Spin. Maria von Dan, Tschechi. Königliche Preußische Infanterieregiment von Meiering, Nummer 26. Dostegalizowane Regiment von Lator, Pierza Kożle. Infanterieregiment, Wiedrunko, Infanterieregiment, Anton Ostomark, Kisztofa. Soldacze! Do tyłu! Spiroga! Oficerowie! Die ihr von nah und fern angereist, den 275. Jahres waren es über 19.000 Mann mit 19 Geschützen. Auf jeder Seite waren es über 4.000 Mann an Toten und Verwundeten. Zum Gedenken an diese zahlreichen Toten bitte ich um eine Minute des Schweigens. Geloben wir künftig, mit dazu beizutragen, dass unser Europa frei von Kriegen bleibt. Proszę o wystąpienie Krzysztofa Czarneckiego, głównego organizatora imprezy, by jemu móc osobiście podziękować. Auf königliches Geheiß meiner ehemaligen Majestät Friedrich II. Dritten Kapitän Krzysztof Czarniecki und seinem Infanterieregiment 13. Za uznaniu ich usług na rzecz zachowania tradycji w organizacji wydarzeń historycznych w Polsce. Dziękuję. Za wspaniałą organizację tego wydarzenia historycznego, Wasza Wysokość, dziękuję. Zukunft beschere dem gesamten Regiment Gesundheit, Wohlstand und viele. Z mojej winnicy dla pana butelka wina. Abtreten. W imieniu wszystkich żołnierzy tutaj zgromadzonych i mam nadzieję, kanalie, że ten zaszczyt docenicie wytężoną musztrą i ofiarami na polu bitwy. Drodzy żołnierze, szanowni państwo, chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat kalendarza wydarzeń, które mają miejsce w naszym. Rocznica bitwy pod Małujowicami, oblężenia brzegu. Mam również nadzieję, że będzie to żywa lekcja historii. Śląsk jest regionem, który miał bardzo bogatą historię, mocno przyplątaną różnymi wydarzeniami. Ale jest zawsze miastem, nasze miasto jest zawsze otwartym dla turystów i bardzo gościnny. Ja mam nadzieję, że te wydarzenia historyczne, które miały miejsce 275 lat temu, będą zbliżały nas i w dniu dzisiejszym mamy zaproszonych również gości z ościennych gmin po to, aby łączyć i pokazywać różne wydarzenia historyczne, które na tych terenach miały miejsce. Mam nadzieję, że nigdy do takich zdarzeń nie dojdzie, a dzisiaj wieczorem również mamy propozycję związaną z koncertem. Mam nadzieję, że koncert Mozarta i Beethovena to będzie płaszczyzna nowych porozumień w XXI wieku. Bardzo się cieszę, że grupy rekonstruktorów przybyły do naszego miasta i w inny sposób pokazujemy historię brzegu. Wierzę, że miasto jako gościnne i otwarte dla turystów w najbliższym czasie będzie jeszcze piękniejsze. Prawdziwą perłą w śląskiej koronie, czego państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję i zapraszam do udziału we wszystkich wydarzeniach rekonstrukcyjnych. Szanowni państwo,
imieniu wszystkich grup rekonstrukcyjnych kłaniam się Państwu, mieszkańcom Brzegu, w rocznicę wiekopomnych wydarzeń. W grudniu 1740 roku wojska niemieckie pod dowództwem świeżo mianowanego króla Fryderyka I, zwanego później Wielkim, wtargnęły na ziemie śląskie. Rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Europy i w dziejach świata. Albowiem pierwsza wojna śląska rozpoczęła cykl następnych wojen, które całkowicie zmieniły dzieje Europy. Śląsk w tym czasie należał do Austrii. Młoda cesarzowa Maria Teresa, która objęła koronę cesarską we wrześniu 1940 roku, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem. Z kobiecym uporem dążyła do tego, aby doszło do bezpośredniego starcia z wojskami króla Prus Fryderyka I. Jakkolwiek Rada Dworska wraz z kanclerzem Austrii, hrabiem Pińskim, całkowicie odradzali wojnę i proponowali odstąpienie Śląska w drodze cesji Królestwu Pruskiemu bez walki. Maria Teresa postanowiła jednak wdać się w wojnę z Fryderykiem II. Wojsko pruskie w tym czasie przedstawiało bardzo dobry poziom wyszkolenia, albowiem ojciec Fryderyka, Fryderyk Wilhelm, bardzo dbał o wojsko. Nazywano go w ogóle królem żołnierzy. Pruska armia, świetnie wystrojona i świetnie przygotowana do boju, wyruszyła przeciwko bardzo zaniedbanej armii austriackiej. 10 kwietnia 1741 roku pojawiła się niedaleko Brzegu, w okolicy Małujowic. Twierdze Głogów, Koźle, Nysa, Brzeg oraz Kłodzko były w tym czasie zablokowane i garnizony tych twierdz nie mogły udzielić żadnego wsparcia wojsku austriackiemu znajdującemu się w okolicach Brzegu. Siły były przeważające po stronie pruskiej, albowiem 23 tysiące wojska pruskiego stanęło przeciwko 19 800 wojska austriackiego. Była to pierwsza bitwa, którą osobiście dowodził król Fryderyk I, zwany Fryderykiem Wielkim. Ona była diametralnie różna od dzisiaj panującej. Wojsko pruskie na rozkaz Fryderyka zostało uformowane w 5 kolumn, które po rozwinięciu zajęły szerokość około 3 km w dwóch klasycznym pruskim dwuszeregu. Austriacka artyleria rozpoczęła ostrzał pola bitwy i w pierwszej chwili wydawało się, że armia pruska zostanie pokonana. Na szczęście dowodzący konnicą generał Remmer zaatakował nagle na prawe skrzydło wojsk austriackich i spowodował zamieszanie. Wojska austriackie ruszyły bardzo szybko do przodu, ale wojska pruskie stanęły klasycznym dwuszeregiem, murem. W późniejszych pamiętnikach jeden z austriackich oficerów pisał, że był pełen podziwu, iż wojsko pruskie, pomimo co chwila padających żołnierzy, szło do przodu jak fala na morzu. Spowodowało to atak paniki w wojsku austriackim. Król Fryderyk Wielki został po raz pierwszy zwycięzcą we wszystkich wojnach śląskich i w chwili tej narodziła się legenda o niezwyciężonej armii pruskiej. Wpłynęło to bez wątpienia na dalsze losy wojen austriacko-pruskich, które sukcesywnie Austria niestety, ale przegrywała. W ten sposób Śląsk przeszedł po wielowiekowym panowaniu Habsburgów w ręce pruskie i tak zostało aż do końca II wojny światowej. Bitwy, natomiast proszę się przemieścić również w miarę sprawnie w tamto miejsce. Jeszcze pan Fryderyk II odbierze... Dobra.
Panów jest w naszych barwach. Też właśnie, właśnie myśmy byli wcześniej. Mała dygresja. Od 1740 roku. Yeah!
Pan z tyłu. Co robiłeś? Super. Super. Eins, zwei, ty niegrzeczny był? Eins, zwei, auf.